czas, aby sięgnąć do Pisma Świętego. Moi drodzy, słyszeliście już z pewnością setki, tysiące różnych kazań, różnych mówców. Przewróciliście dziesiątki tysięcy stronic różnych książek, różnych materiałów. Spędziliście wiele godzin na rozmowach z różnymi ludźmi. Mam na myśli te rozmowy duchowe. I musimy pamiętać, że któregoś dnia wygłoszone zostanie ostatnie kazanie. Któregoś dnia wypowiedziana będzie ostatnia modlitwa. Któregoś dnia położymy się spać i obudzimy się po raz ostatni w tej rzeczywistości. I pojawi się na obłokach ten długo oczekiwany Mesjasz, Zbawiciel, Odkupiciel. Czy jesteśmy gotowi na Jego przyjście? Czy nasze serca wypełnia ta błogosławiona nadzieja powrotu Jezusa Chrystusa? Od kilku tygodni żyjemy w innej rzeczywistości. I wiecie, że w tej chwili nie ma innego tematu, nie ma innego zagadnienia, nic innego się nie dzieje. Wszystko kręci się wokół jednego wątku, wokół jednego tematu. Zauważcie, że w ciągu jednego dnia może zmienić się tak wiele. I zmieniło się. I zmieniło się. Adwentyści od lat, od początku jak zaistnieli jako społeczność mająca coś do przekazania światu, mówili i mówią, że Chrystus powróci. Ale mam wrażenie, że my, mówię to szczególnie adresując do tych, którzy nazywają się adwentystami Dnia Siódmego, a czasami nimi nie są, tylko się nazywają. Mówię to, że mam takie wrażenie, że przyzwyczailiśmy się do pewnych zwrotów, do pewnych treści przekazywanych w różnych okolicznościach i przestały one wywierać właściwe wrażenie na nas. I nie mam wątpliwości co do tego, że to, co nawiedziło ten świat, jakkolwiek możemy do tego podchodzić i jakkolwiek możemy komentować czy słuchać różnych komentarzy, jest sytuacją, która wstrząsa każdym człowiekiem. Która wstrząsa. I ona ma wstrząsnąć też mną i nami. I obudzić. Moi drodzy, często o tym mówię, że w Piśmie Świętym są piękne słowa pochwały, uznania, miłe, które się tak czyta i tak gładko spływają jak miód, prawda, do naszych ust. Ale są też słowa gorzkie, przykre, niemiłe. Słowa nagany, napomnienia. Kiedyś tak przyjrzałem się przypowieściom Pana Jezusa, bo przypowieści to jest jedna z form, przy pomocy których Pan Jezus przekazywał swoje nauki. I wiecie, co zauważyłem? Nie będę podawał tutaj cyfr, ale bardzo ogólnie, że większość przypowieści ma zakończenia dramatyczne.
Przywołam chociażby przypowieść o uczcie weselnej i o tym człowieku, który na ucztę weselną wszedł w tej własnej szacie. O ile przyjemniej kończyłaby się ta przypowieść, gdyby Pan Jezus zakończył ją tak. Gospodarz wszedł, przyjrzał się gościom, zauważył jednego wyróżniającego się spośród i gdyby zawołał: hej słudzy, podejdźcie, przynieście jeszcze jedną szatę, bo mamy jednego gościa, który zaniedbał przybrania czy ubrania się w stosowny strój weselny. Czy nieprzyjemniej byłoby czytać takie zakończenie? Ale Pan Jezus nie takie zakończenie dał tej przypowieści. Pamiętacie? Nie otwierając Biblii, odwołam się do waszej pamięci. Pan Jezus owszem powiedział, włożył w usta gospodarza to zawołanie: hej słudzy, przyjdźcie no tutaj i wyrzućcie go stąd. Dramat. Dramat. A przypowieść o 10 pannach, którą jakżeż często słyszymy. Wiecie, ile panien zasnęło? Wszystkie. Ja często mówię, słuchajcie, te mądre mogły sobie pozwolić na komfort chwilowej drzemki. Mogły sobie pozwolić, bo były gotowe. Miały wszystko, co trzeba było. I ta drzemka, trudno pochwalić ich za to, ale nie zaważyła na ich przyszłości. Pan Jezus mówi, czuwajcie. Ale wiecie, Pan Jezus też rozumie i tam w Getsemane też powiedział do swoich uczniów, których dwukrotnie budził, mówi, czuwajcie ze mną. A oni znaleźli wygodną pozycję, gdzieś tam głowę z pewnością o coś oparli i ucięli sobie drzemkę. I wtedy Pan Jezus wypowiedział te znamienne słowa: duch jest ochotny, ale ciało mdłe. I tak to jest. Pan Bóg to rozumie. Ja wierzę. Ale rozumiejąc, mimo wszystko nie bagatelizuje, nie pochwala nas za to. Tylko że znów zakończenie tej przypowieści jest dramatyczne. Część oczekujących nie weszło na ucztę. Wow. Dlaczego? Dlatego dziś jest czas, aby przypomnieć sobie, aby uświadomić sobie, aby spojrzeć na siebie w lustrze. Ja to nieraz mówię, aby spojrzeć głęboko w swoje oczy i powiedzieć: Panie Jezu, pomóż mi poznać samego siebie. Pomóż mi poznać swój stan, żebym mógł dziś uzupełnić olej w mojej lampie, jeśli go brak. Jak tu ocenić siebie, czy mam ten olej, czy nie? Bo tego nie widać. Tego nie widać. Ani lampy nie widać, ani oleju nie widać. No może lampę widać, ale oleju nie widać. Bo tą lampą jesteś Ty. Pan Jezus powiedział, Wy jesteście światłem dla ludzi, światłością. Pamiętacie te słowa? Przy jakiej okazji je Pan Jezus powiedział? Pamiętacie? Tak, w kazaniu na górze. W kazaniu na górze. Tam, gdzie mówił o takich ważnych rzeczach dotyczących życia, dotyczących naszego zachowania, naszego postępowania, naszej postawy. Bracia i siostry, jak świecą nasze lampy? Ja zawsze będę mówił, jak świecą nasze domy, nasze rodziny. Jakie relacje są w naszych domach. Znamy to przysłowie, wiedzą sąsiedzi,
jak kto siedzi. W pewnym zborze na wykładach spotkały się dwie osoby. Nasza siostra ze swoją sąsiadką, która w bloku mieszkała w sąsiednim mieszkaniu, na tym samym piętrze. Mieszkały razem od wielu lat. Ale jakieś zdziwienie dla tej sąsiadki było, to pani też tu przychodzi? No, no tak, bo ja jestem adwentystką. A to czemu pani mi o tym wcześniej nie powiedziała? Tak niechaj świeci światłość wasza. Moi drodzy, dlatego ważną rzeczą jest teologia. Ważną rzeczą jest poznawanie Pisma Świętego. Ale wiecie, spośród tych ważnych rzeczy są rzeczy ważniejsze. To jest twoje życie i moje życie. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, to słowa, które słyszeliśmy we wprowadzeniu do dzisiejszego studium. Otwórzmy ten fragment. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy. Tam od 10 wersetu słyszeliśmy, wybrzmiały te słowa. W tym nowym przekładzie ekumenicznym, z którego brat czytał, okażcie większą gorliwość. W przekładzie Biblii Warszawskiej, tym bardziej dołóżcie starań. W jakim kierunku? Aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czy nasze, czyli to duchowe życie, czy nasze duchowe życie, świadomość duchowego życia nie jest czasami taka wątła, jak przysłowiowa lebiotka? Wiecie, to się mówi o takiej roślince, która jest taka bardzo wiotka, delikatna, prawda? Chcielibyśmy znaleźć się wśród zbawionych. Pan Jezus powróci na pewno. Wiecie, ludzie w historii emocjonowali się już wiele razy. Zarówno ci, którzy wyznaczali kolejne daty, wiecie, do 2013 roku, odszukałem to w internecie, ktoś policzył, że do 2013 roku, bo to jest informacja sprzed 2013 roku, czyli już 7 lat temu, do 2013 roku przeżyliśmy 148 końców świata. To znaczy 148 zapowiedzi wyznaczanych dat końca świata. Diabeł ośmieszył w ten sposób, skutecznie ośmieszył ideę. A ku mojemu zdumieniu w dalszym ciągu są ludzie, którzy spekulują, obliczają, wyznaczają Panu Jezusowi, kiedy ma przyjść na tą ziemię. Moi drodzy, dwie skrajności są bardzo złe. Jedna to taka liberalizacja i takie machnięcie ręką wymowne, ha, daj spokój, to jeszcze będzie trwało, a trwało nie wiadomo ile. Zobacz, 2000 lat mija od tego, kiedy Pan Jezus zdał obietnicę i ani słychu, ani dychu. Zapomnij.
to jeszcze wiele, wiele lat upłynie. A z drugiej strony, moi drodzy, po drugiej stronie skrajności jest takie emocjonowanie się. Był czas w moim życiu, że też uległem temu. To już nie potrwa więcej jak 10 lat. No, może 20. Słyszeliście takie prognozy, może bez jakiejś precyzyjnej daty, miesiąca czy dnia, ale takie, to już nie potrwa dłużej niż. Więc nie mam wątpliwości, że w okresach kataklizmów, które w historii były, ludzie myśleli podobnie, byli tacy, którzy podobnie myśleli. I dzisiaj mamy również skłonności do takiego emocjonowania się, takiego emocjonalnego podejścia i powiedzenia, no to już na pewno kilka lat i Pan Jezus powróci. Wczoraj rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który powiedział, wiesz, nie ma sensu już chodzenie do pracy, nie ma sensu już wiele rzeczy, dlatego że to Pan Jezus za parę lat wróci. To nie ma sensu. Strzeżcie się tego typu emocjonalnego podejścia. Podoba mi się przepiękny cytat. My mamy żyć, pracować i planować, jakbyśmy mieli na tej ziemi jeszcze 100 lat żyć, a być gotowi na spotkanie z Panem jutro. Źle. Dziś. Nie jutro. Dziś. Jeśli bym wiedział, że Pan Jezus jutro powróci, dzisiaj wsadziłbym jeszcze drzewo. Nie mówiłbym, nie opłaca się. Dlatego umiejętność zbalansowania, znalezienia tej równowagi pomiędzy życiem i wypełnianiem codziennych zadań, codziennych obowiązków, a poczuciem gotowości na spotkanie z Panem Jezusem, to jest sztuka chrześcijańskiego życia. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, bo czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. I gdyby nawet Pan Jezus wrócił tej nocy, to kładziecie się spać zupełnie spokojni. Odkrywczym było dla mnie, i nieraz w pewnych okolicznościach przywołuję to zdarzenie, do Isaaca Newtona przyszli jego przyjaciele pewnego dnia, z którymi bardzo dużo rozmawiał, i postawili mu pytanie: Isaac, jak przeżyłbyś dzisiejszy dzień, gdyby ci ktoś powiedział, że to jest ostatni dzień twojego życia? Opis mówi, że Isaac Newton przez chwilę milczał, zastanowił się. Wiecie, jak odpowiedział? Wiecie? Wiecie. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Ja czasami mówię, niech ci, co wiedzą, powiedzą tym, co nie wiedzą. Ale ja też powiem. Ale zanim powiem, to chciałbym zaakcentować, że to pytanie ma głęboki sens. Jak przeżyłbyś swoje życie, gdyby ci ktoś powiedział, że to jest ostatni dzień twojego życia? Moi drodzy, to nie jest banalne, bo wielu ludzi żyje z informacją, jakim przekazali im autorytety medyczne: panu, pani zostało kilka tygodni życia. No, może kilka miesięcy. Może nie wyznaczają, że to będzie jakaś liczba. Ale wiecie, wielu ludzi, dowiadując się, że kończy się ich życie, popadają w depresję, załamują się. Jak ty zareagowałbyś,
gdyby ktoś ci powiedział, że to jest ostatni dzień twojego życia dzisiaj. Ojej, Panie Jezu, może tak jak Ezechiasz biblijny. Panie Jezu, nie, ja nie, ja mam jeszcze kilka spraw nieuregulowanych, ja mam jeszcze kilka, muszę przeprosić żonę, muszę przeprosić syna, z sąsiadką się pojednać, nie, Panie, ja jak przykre słowo powiedziałem mojej siostrze, nie, 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 jeszcze nie dzisiaj. Bracia, taka jest sytuacja. Nie panujemy nad językiem. Wypowiadamy nieraz bezmyślnie pewne słowa, które ranią innych. Nas to nie boli. Powiedziałem, no tylko powiedziałem, no cóż takiego wielkiego. Ale ktoś płacze, ktoś krwawi, komuś jest przykro. A co mnie to obchodzi? Taka obojętność? Tak nie może być. Tak nie może być, bracia i siostry. Bóg nas wzywa do uświadomienia sobie, że tak nie może być. Apostoł Piotr mówi, że czyniąc to, co czyniąc to, umacniając swoje powołanie i wybranie, okazując gorliwość, używając tego słowa z tego współczesnego przekładu, okazując gorliwość. Wiecie, w czym jesteśmy gorliwi, kiedy okazujemy gorliwość? Gorliwość okazujemy, zaangażowanie wtedy, kiedy na czymś nam zależy. Nie musisz mówić, że ci na czymś zależy, albo że ci na czymś nie zależy. To widać. To widać. Ty samym sobą mówisz, pokazujesz, na czym ci zależy, a na czym ci nie zależy. Czy zależy ci na zbawieniu? Ludzie, którym zależy, dzielą się na dwie grupy. Podobnie jak ludzie, którzy wierzą, dzielą się na dwie grupy. Jedni to są ci, którym zależy, a drudzy to są ci, którzy mówią, że im zależy. Tak. Wiecie, to takie powiedzenie o pracodawcach, o różnych tam jest, ale dla ilustracji powiem taką satyrą. Gdy pracodawca mówi, że dołoży ci obowiązków, to dokłada ci obowiązków. A gdy pracodawca mówi, że podniesie ci pensję, to mówi, że podniesie ci pensję. Rozumiecie? Więc czy tobie zależy, czy tylko mówisz, że ci zależy na zbawieniu? Zastanów się. Pomyśl sam o sobie. Gdy czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Czy to jest realne, żeby żyć i nie potknąć się? To jest niemożliwe. Piotrze, nie, troszkę przesadziłeś. Nie, nie znasz życia chyba. Przecież sam się potknąłeś i to nie jeden raz. A jednak ten, który nie jeden raz się potknął, pod natchnieniem Ducha Świętego mówił, że te potknięcia z przeszłości mają nas czegoś nauczyć. One nie mają usprawiedliwiać nas i powiedzieć, zawsze będziemy się potykać, zawsze będziemy się przewracać, zawsze będziemy popełniać błędy. Bracia, to nie tak ma być. My mamy się czegoś uczyć i mamy stawać się podobni do Jezusa. I 11 werset. Apostoł Piotr mówi, w ten sposób, wtedy, gdy dołożycie starań, gdy okażecie gorliwość, gdy będziecie umacniać swoje powołanie i wybranie, wtedy będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pan Jezus szeroko otworzy drzwi, nie tak uchyli i chyłkiem, wchodź szybko. Nie, szeroko. Wiecie, komu szeroko drzwi otwieramy? Bracia i siostry, to jest słowo na dzień dzisiejszy. Ponieważ żyjemy w czasie, w którym wypełniają się kolejne proroctwa. My wiemy o tym z Księgi Objawienia. To jest największa księga spiskowa dziejów. Dlatego, że ona obnaża spisek szatana i jego zwolenników przeciwko Bogu i jego ludowi. I wy wiecie o tym. Ja nie będę czytał 13 rozdział, 17 rozdział Objawienia mówi, że w końcówce, zanim Pan Jezus powróci, cały świat uzna jedną władzę i pokłoni się tej władzy, z wyjątkiem tych, którzy się nie potkną. I wtedy niezależnie od podziału na narody, nacje, regiony, na rasy i jakiekolwiek inne religijne i polityczne podziały, świat spolaryzowany będzie tylko na dwie części. To są ci, którzy będą mieli na czole pieczęć Bożą i reszta będą mieli identyfikacyjny znak bestii do wyboru, albo na czole, albo na rękę. Patrzcie, jakie zwierzę wspaniałomyślne. Bóg mówi, bracie, albo tylko na czoło. Jeśli nie chcesz na czole, bo może wstydzisz się, wiecie, rękę można schować do kieszeni, a czoło to zawsze jest widoczne. Albo na czole, albo wcale. To diabeł mówi, słuchaj, nie chcesz na czole? Dawaj rękę. Postawimy znak przynależności. I cały świat pokłoni się. Wielu ludzi mówi, to jest niemożliwe, żeby ten zróżnicowany, ten jakżeż pluralistyczny świat, politycznie, ideologicznie, moralnie i pod każdym innym względem, żeby ten świat pokłonił się jednej potędze. To jest niemożliwe. Moi drodzy, okazuje się, jesteśmy świadkami tego, że niemożliwe rzeczy dzieją się możliwe w przeciągu jednej nocy. A najskuteczniejszym narzędziem, jakim szatan się posługiwał, posługuje i do końca będzie się posługiwał, to strach. Strach ma trzy poziomy. Strach ma trzy poziomy. Pierwszy poziom, najniższy, najłagodniejszy, to jest strach ekonomiczny. Strach przed utratą pracy, strach przed utratą środków do życia. Nie będę miał za co opłacić mieszkania, nie będę miał za co kupić jedzenia. Strach ekonomiczny, lęk przed tym, jak ja przeżyję. Ale to jest najłagodniejszy strach. Drugi poziom strachu to strach przed chorobą. Strach przed chorobą. O, to już jest większy stres. Strach przed chorobą. Obojętnie, czy realny, czy wyimaginowany. Strach przed zachorowaniem. Ale ten strach przed zachorowaniem rodzi trzeci, najwyższy poziom strachu, to jest strach przed utratą życia. Strach przed śmiercią. Ale gdy mówimy o tym najwyższym poziomie strachu, strach przed śmiercią, to zagrożenie idzie z dwóch stron. Zagrożenie życia idzie z dwóch stron. Z jednej strony to jest zagrożenie biologiczne przed śmiercią z powodu choroby, bądź jakiegoś kataklizmu, bądź jakiegoś wypadku.
A drugie źródło strachu przed utratą życia to przepisy prawne, które zostają wydane pod rygorem utraty życia. Pamiętacie, co było w Babilonii, na Dolinie Dura? Gdzie Nebukadnesar zwołał wszystkich, aby świętowali, aby radowali się z nim i aby w tej radości wyrazili tylko szacunek i dygnęli przed tym wielkim złotym posągiem. Ale jeśli ktoś się nie pokłoni, no to nic. Nieważne, większość byle się pokłoniła, tak? Tak? Jak się większość pokłoni, dobrze będzie. Nie. Nie. Jeśli się ktoś nie pokłoni, to zobaczcie. Nie będziemy rozpalać. Piec już się pali. I tam będzie jego los. Nie będziemy czekać, aż się ogień rozpali. Rozkaz, przepis prawny, egzekwowany pod rygorem utraty życia. Moi drodzy, o takiej wolności, jaką my mieliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, poprzednie pokolenia chyba nawet śnić nie miały odwagi. Ale ta wolność już jest przeszłością. Świat nigdy nie wróci do tej wolności. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, moi drodzy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że historia się nie cofa, a proroctwa biblijne są niezawodne. Jeśli jest mowa o tym, że przyjdzie taki rząd i że wszystkie narody się pokłonią, uznają autorytet tego rządu, to czy mieści się to w twojej, w mojej, czy w jego głowie, czy nie? To nie ma wpływu. To nie ma wpływu. Powiem wam, to był rok 1982. Tak, 1982. W roku 1981 otrzymałem powołanie do objęcia służby w mieście powiatowym Częstochowa. Przyjąłem to powołanie, przeprowadziliśmy się wraz z rodziną jesienią, to był koniec października, początek listopada, jesień. Szaruga w dniu naszej przeprowadzki, deszcz ze śniegiem tak walił, że aż nieprzyjemnie było, to pamiętam. Za samochodem wiozącym meble ja jechałem wtedy swoim motocyklem. Stąd utkwiło mi to w pamięci niezmiernie. Ale w 1981 roku, starsze pokolenie, pamiętacie, co się stało 13 grudnia? Stan wojenny. A więc obudziliśmy się również w innej rzeczywistości. Stan wyjątkowy, ograniczenia, represje i tak dalej. No ale żyć trzeba było. Kilka tygodni później, na początku 1982 roku, zapukał do moich drzwi pewien mężczyzna, niewiele starszy ode mnie, też po studiach. Przedstawił się, chce porozmawiać, zaprosiłem. Tak nie za bardzo mu to szło, więc ja mówię, proszę pana, proszę mówić wprost, zrozumiem. Mówi, ja jestem pracownikiem Służby Bezpieczeństwa i w zakresie moich obowiązków jest kuratela nad mniejszościami wyznaniowymi w Częstochowie, dlatego przyszedłem, żeby się przedstawić. Jeśli przeżywalibyście jakieś problemy, zawsze możecie przyjść po pomoc. Władza broni mniejszości i tak dalej. Próbował wtedy również mnie zaangażować w kwestii pomocy, niestety bez efektu, bez skutku, ale
nawet tak dosyć często na początku spotykaliśmy się, bo on był ciekaw, jako młody mężczyzna, kim to jesteście wy, adwentyści, co macie do powiedzenia. I w pośród naszej rozmowy, a wiecie, ja adwentystą jestem dzięki proroctwom. Proroctwa były dla mnie osobiście tą mocniejszą częścią Pisma Świętego, która wywarła na mnie tak wielki wpływ. Do dzisiejszego dnia proroctwa to jest moja pasja. Więc oprócz tych teologicznych spraw wtedy powiedziałem mu o proroctwach, o wydarzeniach i powiedziałem panie Andrzeju, Andrzej ma na imię, proroctwa biblijne zapowiadają, że obecnie dominujący ideologicznie w świecie system ateistyczny, komunistyczny upadnie. Ho, ho! Panie Zenonie, to chyba za 1000 lat. Ja mówię, nie, ja nie wyznaczę, bo proroctwo nie wyznacza jakiegoś tutaj już wymiaru, ale proroctwo przedstawia bieg wydarzeń i system ateistyczny, który objął dominację nad światem od połowy wieku XIX, po rewolucji francuskiej, po manifestacji Komuny Paryskiej, Wiosna Ludów, prawda, więc ten zryw ateistyczno-komunistyczny, ten system upadnie i proroctwo mówi nawet, kto do tego upadku doprowadzi. A kto? Głównie Stany Zjednoczone, przy współpracy z Watykanem. O, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To był 1982 rok. W 1989, jak wiecie, zburzono mur berliński, symbol siły bloku wschodniego, systemu komunistycznego. Rozpadł się Układ Warszawski. W konsekwencji rozpadł się były Związek Radziecki. Komunizm, ateizm stracił swoją dominującą rolę na świecie. Owszem, jeszcze gdzieś tam w niektórych rejonach świata, szczególnie Azji czy Ameryki Środkowej, istnieją pewne reżimy komunistyczne, ale nie mają one żadnego dominującego wpływu na politykę światową. A o tym się mówi wprost, że do upadku bloku komunistycznego doprowadziło dwóch mężów stanu, to jest Reagan i Karol Wojtyła. Po 1989 roku spotkaliśmy się jeszcze z panem Andrzejem, bo już system się zmienił, już przestał funkcjonować Urząd do Spraw Wyznań. Obalone zostały dotychczasowe porządki. Spotkaliśmy się, ale pan Andrzej odmówił, że on nie chce rozmawiać. Komunizm zwycięży i tak. Więc widzicie, proroctwa biblijne nie zawodzą. Proroctwa biblijne nie zawodzą. I ten świat zmierza w kierunku globalizacji, w kierunku ustanowienia jednego globalnego rządu. Daleki jestem od tego, przed czym ostrzegałem na początku, aby w tym momencie wyznaczać jakiekolwiek terminy, jakiekolwiek wymiary czasu. Ale chcę na przykładzie już własnych przeżyć i spostrzeżeń powiedzieć, że te wydarzenia dzieją się tak zaskakująco, że zaskakują wszystkich, nawet tych, którzy wiedzą, że tak się ma stać. Moi drodzy, apostoł Paweł napisał w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, znamienne słowa.
które znacie. Z pewnością wiele razy przy różnych okazjach czytaliście, słyszeliście cytowane przy wielu kazaniach, przy wielu wykładach. 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan i od 1 wersetu: a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Paweł nawiązuje do słów samego Pana Jezusa. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Moi drodzy, te słowa były często nadużywane, nadinterpretowywane, również w naszej społeczności, wśród mówców adwentystycznych. Jakżeż często na bazie tych słów pobudzano emocjonalnie, tak, już Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłasza bezpieczeństwo, pokój światowy, to już Pan Jezus wraca. Lata mijają i te ekscytacje przeminęły, a stały się one argumentem dla ludzi, którzy wątpią i mówią, no i cóż, pasjonowali się tym przodkowie, poprzedni pokolenia, i minęło, przeszło, więc cóż wy się pasjonujecie? Moi drodzy, bądźmy ostrożni w nadinterpretacji niektórych słów. Dalej apostoł Paweł pisze: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. A jak wasze lampy, synowie światłości? Kopcą? Dymią czy świecą? Bracia, to jest Boży apel do nas dziś, żeby uświadomić sobie powagę czasów. I to znamienne pytanie, za chwilę go odczytamy z listu Piotra: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, a wy na to oczekujecie, jakimiż powinniście być? W czym? W pobożności, w świętym obcowaniu, w relacjach. Ale wracamy tu do tego listu do Tesaloniczan. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Werset 6. Przetoż nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają w nocy, się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Przy innej okazji Paweł mówi o całej zbroi, sięgając do obrazu rycerstwa. Pamiętacie ten fragment, prawda? Ale tutaj przywołuje tylko i wyłącznie dwie rzeczy, mianowicie pancerz wiary i przyłbicę nadziei zbawienia. Wiecie, co to jest przyłbica? Proszę? Przyłbica to jest ochrona głowy i twarzy. Nawet nie hełm, ale osłona twarzy. To jest to, co rycerz mający osłonę głowy mógł podnieść albo opuścić, zasłaniając swoją twarz. Moi drodzy, gdy mówimy o twarzy, nie mogę się powstrzymać od pewnej refleksji. Wiecie, bracia adwentyści, dlaczego wasze twarze są tak mało uśmiechnięte? A z czego się tu cieszyć? Tyle problemów. Nie, nie, ja nie mówię teraz tu o tej panice strachu. Od lat, gdy były sielankowe warunki, nasze twarze i o radości nieraz mówiliśmy tak bardzo posępnie. Tak, mamy się radować. Radujcie się, zawsze się radujcie. Tak. Przyłbica nadziei zbawienia to twój uśmiech, siostro, bracie.
Bo jeżeli masz nadzieję zbawienia, jeżeli jest ona mocno osadzona na Bożych obietnicach, to co zasępi twoją twarz? Wiecie, co powoduje twarz zasępioną? Przypomnijmy sobie, wy to znacie, ale przypomnijmy sobie, rozmowa Pana Boga z Kainem. Jeszcze zanim dopuścił się zbrodni, 4 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. I tam po tym fakcie, kiedy złożyli bracia ofiarę i Pan Bóg przyjął ofiarę Kaina, nie przyjął ofiary z rąk Abla, Abel rozzłościł się, Pan Bóg to dostrzegł i werset 6 czytamy: i rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Bracia, czy te słowa wymagają komentarza? Twoja twarz jest zwierciadłem twojej duszy. Jeśli twoja twarz jest posępna, to znaczy, że masz problem z grzechem w swoim życiu. Nie uporałeś się z grzechem w swoim życiu. Może jest to jakiś skryty grzech, o którym tylko ty i Pan Bóg wie. Może w nocy w tajemnicy przed wszystkimi, żeby nikt nie widział, oglądasz filmy pornograficzne. Wybaczcie, że ja o tym często mówię. Bo przeraża mnie to, jak dzisiaj często przychodzą ludzie w zaufaniu i mówią: bracie, ja jestem uzależniony, pomóż, módl się ze mną. A może masz inny jakiś skryty grzech i nie przyznajesz się nawet sam przed sobą do tego. Dlaczego się zasępiło twoje oblicze i spadła twoja twarz? Wszak byłaby pogodna, gdybyś czynił dobrze. Jeśli czynisz dobrze, to uśmiech w naturalny sposób na twojej twarzy będzie. To jest ta przyłbica nadziei zbawienia. Załóż tą przyłbicę, bracie i siostro. I dalej popatrzcie, co Pan Bóg powiedział do Kaina. To było jeszcze przed, to było uprzedzenie, to było serdeczne, ojcowskie napomnienie. Druga część wersetu 7. Jeśli nie będziesz czynił dobrze, grzech czyha u drzwi. Kusi cię, lecz ty... I tu jest pewien problem w tłumaczeniu. Ja nie jestem specjalistą, lingwistą. Pytam o poradę tych, którzy się na tym znają. I wiem, że to słowo masz, tryb rozkazujący, w tekście hebrajskim jest oddane i może być przetłumaczone: możesz nad nim panować. Moi drodzy, nawet jeśli to hebrajskie słowo ma obydwa znaczenia, czy odpowiadałoby obydwu znaczeniom w języku polskim, to chcę zwrócić uwagę, moi drodzy, na te dwa aspekty, że grzech, który cię kusi, ty możesz i masz odrzucić, opanować. Możesz i masz. Nie musisz ulegać pokusie. Nie musisz grzeszyć. Nie musisz mieć nałogów. Możesz nad nimi panować i masz nad nimi panować. Bracia i siostry,
tą chwilę refleksji chcę zakończyć, przywołując słowa również dobrze znane. Widzicie, ja cytuję słowa i nie mam ambicji odkrywania może dzisiaj jakichś nowych rzeczy. Ale tak jak zauważacie, ten serdeczny, braterski, przyjacielski apel do zastanowienia się, do osobistej, głębokiej refleksji, do spojrzenia głęboko w swoje własne oczy, do sprawdzenia samego siebie. I list Piotra, drugi list, trzeci rozdział. I trzeci rozdział zaczyna się takimi słowami. Ja tylko wybrane fragmenty z trzeciego rozdziału, ale ci, którzy notują, bo widzę, że niektórzy notują, zanotujcie sobie, gdy będziecie czytać w domu, przeczytajcie cały fragment od pierwszego wersetu aż do czternastego. Od pierwszego do czternastego. Ja z tego fragmentu teraz tylko wybrane myśli chcę zaakcentować. To jest pierwszy i drugi werset. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich, w tych listach, chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Czego dotyczące? Wiedzcie, że przede wszystkim, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami. Piotr wybiega w przyszłość, w końcówkę, w te czasy, w których my dzisiaj żyjemy i będą pytać, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. To już trwa 2000 lat i będzie trwało kolejne 2000 lat. Piąty werset, obstając przy tym, przeoczają coś. Wiecie, można coś przeoczyć. Ale dalej, i teraz chcę zwrócić uwagę na wersety 10 do 12. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Prawda? Paweł powoływał się na słowa Pana Jezusa. Piotr przypomina, bo to Pan Jezus powiedział, użył tego porównania. Wiecie, tak się zastanawiałem osobiście, dlaczego akurat Pan Jezus porównał siebie do złoczyńcy. No bo złodziej, wiecie, no to jest przestępca. I Pan Jezus, czyż nie miał innego, jakiegoś takiego bardziej pozytywnego przykładu, do którego mógłby się porównać? No użył takiego szokującego przykładu. Ale abstrahując od tego, wracamy, że Piotr przypomina te słowa Pana Jezusa, że przyjdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożnościach? Retoryczne pytanie. I wy wiecie, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Nie? Nie wiecie? Nie wiecie? Hej! Wiemy. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, wiecie, podoba mi się to słowo, bo Piotr rozpoczyna, kontynuuje to zdanie od partykuły warunkującej. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco. Bracie i siostro, a czy ty oczekujesz i pragniesz gorąco nastania tego dnia? Czy naprawdę gorąco pragniesz nastania tego dnia? Nie zapomniałem o Izaaku Newtonie. Jak odpowiedział swoim przyjaciołom, bo kiedy przeczytałem, byłem zaskoczony i przez pewien czas za nie mówiłem.
Większość ludzi mówi, bracie, to zaskakujące pytanie, nie mam, nie wiem, jak bym zachował, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie chcę tutaj, no i uczciwie, szczerze. Isaac Newton odpowiedział swoim przyjaciołom po dłuższym zastanowieniu. Gdyby był to ostatni dzień mojego życia, przeżyłbym go dokładnie tak, jak zaplanowałem. Może być piękniejsza odpowiedź? Czy może być piękniejsza odpowiedź? Gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiejszej nocy, czy masz wszystkie sprawy pozałatwiane? Panie, nie przychodź jeszcze tej nocy. Nie. Jeżeli, podoba mi się to słowo, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, niech Duch Święty uzupełni. Zgodnie z moim zwyczajem, ja nie kończę kazania, je przerywam, zostawiając miejsce, ustępując miejsca boskiemu nauczycielowi, który, wierzę, wykorzysta te myśli przypomniane i uzupełni je myślami potrzebnymi Tobie, bracie, Tobie, siostro. Aby dzień powrotu Pana Jezusa nie zaskoczył nas niegotowych. Aby dzień powrotu Pana Jezusa był tym dniem, w którym z uśmiechem będziemy witać i powiedzieć: Panie, nareszcie. Czekaliśmy tak długo. Czekali nasi ojcowie. Wróciłeś. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.